Tydzień minął nam szybciej niż Kubice okrążenie w Nowym Williamsie. Wojtek Żogolewski, witam i zapraszam na ociekające sosikiem istotnych wiadomości wydanie Top 5 Silesia Flash. Na Śląsku mamy debatę. Nie nad smogiem, dziurą w budżecie czy skarpecie, ale nad słowem. Jednym, ale za to jak bardzo dosadnym. Chciałem je powiedzieć, ale niestety mi nie wolno. To takie słowo na C i to jest dokładnie to słowo, o którym właśnie pomyśleliście. Tak podczas protestu w Żorach wicemarszałka Wojciecha Kałużę, który zasłynął przechyleniem języczka uwagi w sejmiku na stronę Prawa i Sprawiedliwości, nazwała posłanka Monika Rosa hejtowaniu wicemarszałka niegdyś z Nowoczesnej, a teraz popieranego i popierającego PiS końca nie widać. Ale i marszałkowi Chełstowskiemu w minionych dniach się dostało. Między innymi za sprawą ujawnioną przez dziennikarzy Silesia Flash. Chodzi o odebranie telefonów i komputerów pracownikom podległych marszałkowi spółek, w tym parku i Stadionu Śląskiego. Rekwirowanie to chyba jakiś żart, mówi marszałek i broni decyzji, a przy okazji jakby w pakiecie swojego zastępcy. Ja wiem, że dla wielu osób to było zaskoczenie, co się stało w środę, ale musimy spokojnie dać ludziom pracować. Było spotkanie z dyrektorami w urzędzie, została im przekazana informacja, że mają pracować spokojnie, realizować i te wszystkie doniesienia medialne o jakichś czystkach to naprawdę są przeszacowane, bo na dzień dzisiejszy nikt nie stracił pracy, więc nie wiem skąd te informacje. Choć od wyboru nowego marszałka minął prawie tydzień, to ciągle nie milkną echa decyzji Wojciecha Kałuży, który przeszedł na stronę PiS. W sobotę w Żorach w ostrych słowach zwracała się do niego posłanka Nowoczesnej Monika Rosa. Kałuża, ty ciulu! To są wydarzenia bardzo przykre i wręcz hańbiące. Te słowa, które były tam padały, demokracja ma swoje prawa, każdy może się oburzać, wyrażać swoją opinię, ale używanie wulgaryzmów przez parlamentarzystów, żeby wywołać, czy nie wiem, wyrzucić swoje emocje, to jest już przekroczenie pewnych granic. To też jest człowiek, nie zapominajmy o tym. Jedno jest pewne, od poniedziałku w Katowicach nie znajdziecie ani jednej kałuży. Nawet jak napada, to służby przyjadą i osuszą. Nadciąga szczyt klimatyczny. COP24 zapięty na ostatni guzik. Każde zdziebko trawy malnięte na zielono i co z tego, że zima za pasem, kołnierzyki wykrochmalone, kosmiczne miasteczko na strefie kultury gotowe, a kierowcy już nie mogą się doczekać pozamykanych ulic, korków, dostojnych przejazdów, jeszcze bardziej dostojnych VIP-ów. Bo przecież co można mieć lepszego do roboty o 8 rano w poniedziałek czy wtorek, niż za zaparowanej szyby swojego bolidu obserwować, jak znani i lubiani śmigają na prędkości tam, gdzie my akurat utknęliśmy. W wolnej chwili możecie pomachać do jednej z kamer monitoringu, bo policjanci wydobrzeli już z psiej grypy i odpalili swoje szczytowe centrum dowodzenia. Do zabezpieczenia całości tych zadań na Śląsku będzie wykorzystanych blisko 8 tysięcy policjantów, więc łatwo sobie wyobrazić, że zarządzanie tak dużym zespołem ludzkim to nie jest łatwa sprawa. Nowo utworzone centrum, zbudowaliśmy je od podstaw na bazie posiadania bazy lokalowej oddziałów prewencji w Katowicach, także infrastruktura, ta teleinformatyczna, sprzęt komputerowy, który jest tu na stanie policjantów, to jest oczywiście sprzęt nowy o dużej wydajności, to również zintegrowany system monitorowania, który nam pozwala na bieżąco wiele miejsc obserwować na terenie Katowic. No to teraz złośliwy suchar prowadzącego. Kto najszybciej dojedzie na COP24? Na pewno nie wy. Ha, ha, ha. Stojąc w korkach będziecie czasem podziwiać śmigające jak w pitbullu fureczki śląskich policjantów. A jest na czym oko zawiesić, bo to nówki sztuki spod ikły. Niebite, niepalone w środku, jeżdżone tylko na szczyt. Bo na szczyt zakupione. To jest nasze, to jest nowe i to nie jest nasze ostatnie słowo w kwestii nowych przemieszczaczy. Mówią policjanci i chwalą się tym, co właśnie przyszło na lewetach. 12 z nich Volkswageny to pojazdy oznakowane, natomiast pozostałe to są nieoznakowane radiowozy, które będą wykorzystywane przez różne służby, a po zakończeniu tego zabezpieczenia właśnie szczytu klimatycznego zostaną rozdysponowane na inne jednostki garnizonu śląskiego. BMW ma wiele rozwinięć tego skrótu. Od czeskiego bakelitowe motorowe wozidlo po takie nasze, swojskie, jak będziesz miał wydatki albo będziesz mógł wyprzedzać. Studenci z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, chociaż na czas szczytu klimatycznego dostali wolne, to dostali też elektryczne BMW-ki. Podstawiono im je pod sam rektorat, skąd mogą ponoć rabatowo i bezspalinowo sobie pośmigać. Mamy na uwadze dobro studentów i pracowników, możliwość bardzo łatwej komunikacji pomiędzy kampusami, bo jak wiemy, budynki uniwersytetu, a mamy ich aż 80, mieszczą się zarówno w Sosnowcu, w Katowicach, w Cieszynie i w Chorzowie. Samochody jak gdyby będą dostępne w dowolnej wyznaczonej strefie miasta, nie tylko w tych miejscach wyznaczonych Uniwersytetu Śląskiego, także samochód można sobie pobrać
w dowolnym miejscu i zostawić w dowolnym miejscu wyznaczonej strefy miasta. I tą wyznaczoną strefą miasta jest duży obszar praktycznie całego centrum. Już widzę tych studentów w swoich betach. No, szybka. Hej, mała, chcesz posłuchać, jak mi baterie musują? Panowie, pamiętajcie, to są elektryki, więc na ryk silnika złapie się co najwyżej ekologiczna Jessica, ale możecie spróbować podrywu na mural. Ej, maleńka, widziałaś, co w Kato namalowali? Widzę w ponoć pisze na murach ŁKS śpi z mamą, a ŁKS odpowiada im na to, widzę w pije herbatę z wody po pierogach. W Katowicach na szczęście na murach pełna kulturka. Czasem coś tam o tym, że ruch to łowcy głów można poczytać, czasem o tym, co i komu i z czego miłośnicy ekipy z Bukowej powyrywają, ale z tą kulturką to tak na serio. W katowickiej dzielnicy Załęże powstał mural, jedyny w swoim rodzaju. Cieszy oko i uczy przy okazji. A co ciekawe, poświęcony jest kobiecie, o której mało kto słyszał. Prawdziwej bohaterce Katowic, która od kilkudziesięciu lat pomaga, żeby nie powiedzieć ratuje, dzieci przed ołowicą. Dużo dzieci było niższego wzrostu, fizycznie słabiej rozwinięte. Niektóre były, że tak powiem, o niskim ilorazie inteligencji. Dużo dzieci było w szkołach specjalnych. Dzieci były blade takie. Wszystko to początkowo, przed tym problemem, składano na karb złych warunków socjalnych. No a potem okazało się, że to były dzieci chore. Zależało nam na tym, żeby oddać hołd, upamiętnić historię i przypominać ludziom o niezwykłych kobietach, które zmieniały historię, zmieniały swoją rzeczywistość i otoczenie koło siebie, które nie bały się iść pod prąd i które, dla których płeć nie była ograniczeniem, tylko była atutem. Mural też rządzi się swoimi prawami. To nie chodzi o to, żebyśmy po prostu mijali go obojętnie. Chodzi o to, żeby po prostu zatrzymać się. Zresztą dodaje też koloru. Tutaj jakby też ten mural no, praktycznie prawie że świeci na tej ulicy. Propsujemy i kciukujemy takie inicjatywy, ile tylko możemy. Wam też polecamy lajkowanie nas na kanale YouTube Silesia Flash. Wciskajcie subskrypcję, bądźcie na bieżąco z najlepszymi newsami w regionie ever. Znajdziecie też tam pełne wydania Silesia Flash, które w telewizji TVS, przypominam, od poniedziałku do piątku o 16, 17, 45, 20 i 20.25. A top 5 newsów Silesia Flash w każdą niedzielę o 19.50. Wojtek Grzegolewski, polecam się do niedzielnej kolacji. Widzimy się za tydzień. Strzałeczka. A czekaj, bo chciałem pokazać łokciem przez samochód, ale się nie da. Tak.